Dzień dobry, ja wszystkim bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrałem Fallout New Vegas i tym razem, moi drodzy, idziemy. O, dzień dobry. There's talk of someone going into the Lucky 38 to talk to Mr. House. Mniej więcej w tę stronę. Tylko mam nadzieję, że to nie będzie ten teren zamieszkany przez spody śmierci, bo jak będzie, to mam przejebane, bo ja nie mam jeszcze nawet pancerza wspomaganego na sobie, ani niczego, więc mam zaledwie tenki. No, 17 poziom, nie jestem kurde mistrzem, mistrzuję i tak dalej. A podobając wzdłuż tej linii kolejowej, prędzej czy później natrafi się na przeciwników, z którymi najdelikatniej rzecz ujmując, nie będę w stanie sobie poradzić. Więc mam nadzieję, że ten kolo będzie przed szponami śmierci, a nie tam, na tej stacji, gdzie są szpony śmierci. Co tam jest? Otwórzmy sobie drzwi. Tutaj, jak widzę, chyba nic nie ma poza minami, które chciałbym sobie kurwa zebrać. Szlak by to trafił. Prześpijmy się godzinkę, naprawmy się. Naprawmy sobie ręce i nogi, bo jakiś kurde pacan zaminował ten teren. I idźmy w tamtym kierunku. Co prawda zmierzam wprost do siedzib szponów śmierci, ale kij z tym. Kij z tym, mamy zlecenie, jesteśmy łowcą nagród, więc takie rzeczy jak wesołe statko szponów śmierci jest nam niestraszne, moi drodzy. Nie musimy się go obawiać. Ja, nie musimy się go obawiać. Sable. I okej, cykam się. A jak tam moja drużyna zwarta, gotowa i tak dalej? Dobra, to rozwalamy teraz tego gościa, który odpowiada za napad na karawanę i spadamy stąd. Jeszcze kawałeczek. Jeszcze kawałeczek, jeszcze niedaleko. Hatteraula. Zobaczmy, jak już tutaj jestem, to sprawdźmy sobie Hatteraula. Masz troszkę amunicji. Woda tu nie ma nic ciekawego, dobra. Wyłączmy to radio. I co masz? Poza tymi paroma drobinkami amunicji widzę, że panie Raul, nic pan nie ma, więc nawet pan tu nie mieszka. Tam jest to, czego ja się najbardziej obawiam. Tak, tam już jest to, czego ja się najbardziej obawiam. A ja wciąż jestem kawałeczek od tego gościa. Zatem nie wiem, czy będę w stanie się z nimi mierzyć w jakikolwiek sposób sensowny, ale spróbujmy. Mam broń plazmową i to dobrą broń plazmową, więc postarajmy się. Brawo, Idi! Dobra robota, to była dobra akcja, panie Idi. Jeden zdjęty. Paternoster. Qui es in celis. Dosłownie. Dobra, ten jest młody, więc może jest nieco słabszy.
Wats. Dwa szczary w głowę. Jest. Jeden krytyk wpadł. Save. Ja tutaj będę robił duże save, nawet nie szybkie save, tylko duże save. Nie sądziłem, że gra wyśle mnie już w tym zadaniu łowcy nagród na takie tereny. Sprawdzę jeszcze jedną rzecz. Naprawmy to sobie. Naprawmy sobie modulator materii, ponieważ tutaj potrzebuję maksymalnie dobrej broni, jeżeli mam to w ogóle przeżyć. Tam kolejny łazi. Najprawdopodobniej tutaj zginę zaraz. Zaraz zginę. A mać zaraz zginę. Okej, okay, mam go na mówce. Teraz wstrzymanie oddechu. Idi? Gdzie? Dobrze, że młody chociaż. Zabij go, Idi. Dobrze, że ten był chociaż młody. Ten koleś jest gdzieś w tamtą stronę. Pak, 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 cykam się jak cholera. Czemu ja sobie wziąłem najtrudniejsze zadanie na ten odcinek? Och, o chuj. Dwóch. Drużyno ognia. Jeden, załatwiony, dobra. Ten jest młody, więc jest nieco większa szansa. Żyjemy! Drużyno, żyjemy! Wypij sobie dużo Sunset Asparilli i Sable. To jest chyba ten koleś. Tylko jak tu wejść na górę? A, to jest oficer enklawy po prostu, Onoda. Dobra, załatwiliśmy go, moi drodzy, chociaż powiem tak, nie było łatwo. O, miałeś karabin plazmowy, przyjacielu. Palec Onody, miałeś też karabin plazmowy, notabene zrobiony na pełny ten oraz mundur oficer enklawy i ogniwo fuzyjne. Spoko. I odkryliśmy kryjówkę Bractwa Stali przy okazji. Czyżby stare porachunki z Bractwem Stali? Okej, więc możemy się spokojnie wrócić do Drive In California Sunset i zameldować w im, że zadanie zostało wykonane, aczkolwiek kurde! Ale miałem stresa, ten spąd śmierci mnie prawie zarypał. Dosłownie o mały włos, a był po mnie. Od śmierci dzieliło mi w zasadzie centymetry. Dobra, załatwcie te góle, ja się nimi nie będę przejmował. O, jakiś kojot samotny stojący na tym. Gro, nie przeszkadzaj mi, ja tu celuję. Nie pokazuj mi, pokazując te krytyki oderwane łby. Ja tutaj chcę wycelować tego kojota. Dum. I nowy perk.
Ciekawy jestem, czy będę w stanie trafić z odległości. Aj, nie będę chyba w stanie trafić, w mowę. Powinna generować bonusy za trafianie z takiego dystansu. Ale mam przynajmniej czym naprawić teraz mój super elitarny karabin plazmowy, więc przynajmniej tyle. Dobra, Onoda nie żyje. Jakie jest następne zlecenie? Is the convoy attacker dead? Yep. Good. Here's your reward. Don't spend it all in one place. Come back when you're ready for the next job. Someone is always in need of killing. You ready for another job? Yep. Gotowy. Tak. That's what I like to hear. Our client is offering 1,000 caps for this next target. And after hearing about her misdeeds, I understand why. The bounty is on a fiend named Eileen. She's a vicious twat with a reputation for castrating captives. What? Suffice to say, her activities are detrimental to troop morale. The payout is big on this one, so bury that sick bitch and head back. Adiós. Did you kill Eileen? Nope. Aha, czyli nope, a zadania, gdzie ona jest? Na mapie świata tak mniej więcej, gdzie ona się znajduje? A tutaj, to jesteśmy w stanie z tych zbiór Allied Technology przejść w jej kierunku. Spoko. Więc myślę, że będę w stanie to na spokojnie wykonać jeszcze w tym odcinku. Porobimy sobie nieco questów dla Watsona, gdyż z tego jest raz, że niezły hajs. O, dzień dobry, trzy bestie. Bum. Dużo bestii. Granat złamkowy, spoczko, co ty miałaś, ty nic nie miałaś, ty. Jakiś karabin laserowy, który sobie wezmę. Cat Eye miałaś. W zasadzie czy zbierać pancerze, kiedy mam tyle hajsu? Myślę, że mimo wszystko będę zbierał pancerze. Jak zwykle będzie je przechowywać moja ta. O, kolejny karabin laserowy. Oczywiście od razu zróbmy sobie recykling sprzętu naszego. Okej, weź troskę mojego ekwipunku. Mianowicie weź sobie ten karabin laserowy. Albo nie będę jej lepiej dawał broni. To sobie weź. O, przebrałaś się, moja droga. Fajnie teraz wygląda. Wow. Nice. Rudowłosa, roznegliwowana. Wow. Zatem będziemy musieli jakiś zatem skoro możesz ubrać pancerz w najzwyczajniej świecie, to będę musiał skombinować jakiś lepszy pancerz. A, i mam nadzieję, że z powodu pancerza mojej towarzyszki nie będą mnie atakować wszędzie, gdzie tylko się zjawię. Dobra, podejdźmy teraz pod nasz cel. I zatłuczmy.
Tylko teraz robimy quest. Ty dla łowcy nagród, to róbmy te quest dla łowcy nagród. Ale tam to było trudne. Nie bez wyglądu na samego gościa, który był prosty relatywnie. Tylko przez wzgląd, wiecie na co? Co ty strzelasz, moja droga? A, już wiem w co. Czy raczej w kogo? Bum. Bum. Kolejne bestie upadają. I miałeś karawan Fodgana. I znowu sobie pofarmimy hajsy na tych, tych bandytach. Gdyż mają w sumie relatywnie dobry sprzęt. Aha, Fiona jest tutaj w otoczeniu kolegów i koleżanek. Co, amunicja ci jest skończona, że mówi, że spuść świerzbia kul brak? Ej, 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 ja chciałbym ci dać jakąś broń. Let's see what you got. Ty masz 50 na boi 308, czy ja mam coś na 308? Czym strzela karabin myśliwski? Strzela właśnie 308. Dobra. Masz karabin myśliwski. I czy ja mam amunicję do karabinu myśliwskiego? Mianowicie 308. Let's paint this place red. Bum. Ale pozdejmujemy tych bestii sobie. No, nie chcę z tobą gadać. Ja chcę przeszukać te bestie. O, to tu była ta alien cała. Odlot. I ona miała unikalną broń o nazwie Kastrator. Psycho, jeszcze na dodatek za nią stała jakaś historia. Pozbierajmy sobie z nich sprzęt. Właśnie z tych bestii, które ubiliśmy. Ok,
Okej, okay, bo tutaj mi się zespawnowało całe ich ładne statko. To się tak wyrażę. Karabin na gryzonie jest absolutnie niepotrzebny. Ale rzeczy, pozostałe rzeczy, owszem, przydadzą się. Kolejny karabin na gryzonie, a przynajmniej miałeś Thompsona. Sven. I to sobie zrecyklingujemy do jednego. Teraz bym się strepnął, moi drodzy, szybką podróżą na mapie świata do zbrojmistrzów. A następnie zdałbym ten quest na tą całą tą komitę. Welcome, sir or madam. Pokaż, co masz na sprzedaż i posprzedawałbym ci. Karawan shotgun, granaty odłamkowe, karabiny laserowe też bym ci w sumie sprzedał, koleś. Kastratora i Thompsona, pistolet 9 mm i w zasadzie będę z tym łaził teraz, z tymi trzema brońmi. Kombinezon kosmiczny daje mi odporność na promieniowanie, a prochowiec łowcy na grudzie jest fajny, więc na razie tyle. 23 kafle. Więc skoro mam 23 kafle, to... Tylko moment, tylko najpierw sobie zrobię save, bo mogę zrobić głupotę. A nie chciałbym zrobić głupoty, więc... Skoro mamy 23 kafle, to możemy je zainwestować, moi drodzy. Pokażę, co mam na sprzedaż. I zainwestujmy je w lepszy pancerz dla naszej postaci. Okej, okay, i teraz pytanie, sprzęt. Dobra, to jeszcze sobie dokupię jeden taki. Welcome, sir or madam. Jeszcze sobie dokupię jeden taki pancerz bojowy, znaczy wzmocnioną zbroję bojową. Czy też o, ten właśnie pancerz bojowy. Po to, żeby sobie naprawić ten mój. Ciekawy jestem, ile mi on już daje punktów obrony. Zapewne sporo. A będzie mi przydatny. No, od razu lepiej wygląda na cięższym pancerzu. Więc teraz dane na mapie świata przenieśmy się znowu do... Drive in California Sunset i oddajmy ten quest na zlecenia. Przeładuj sobie karabin plazmowy. I idziemy, moi drodzy, idziemy. Odpowiadam się tam szło. No tak, ja w tej ciemności nic nie widzę. Tędy, dobra. Okej, okay, i może jeszcze weźmiemy sobie jedno zlecenie i zobaczymy, gdzie jest ono na mapie usytuowane. O, 50 ekstra, nawet nie wiem za co. Dobra, wejdźmy do Randala i wspólników. Dzień dobry, panie Randall. Did you kill Eileen? Yep. Good.
I think every member of the male species is sleeping a little easier with that bitch dead. Dobra, weźmy sobie następne zlecenie. You ready to work? Ciekawe jestem, ile jest tutaj w ogóle tych zadań, tak? Good. This next bastard has it coming. His name is Cullen, and he's the new leader of the Jackals. For years, the NCR has kicked the shit out of the Jackals. But since the Republic is occupied with Caesar, the Raiders are recuperating. Even the sorry-ass Jackals are getting back on their feet, thanks to the charismatic Mr. Cullen. He's been responsible for numerous attacks on the road south of Vegas, and he's developed a reputation for brutality and cunning. In short, his attacks are bad for business, so certain people want him removed. He's hiding out at that old police station south of town. Good luck. Chyba wiem, gdzie to jest. Chyba wiem, gdzie to jest. O. A nie, to jest w tę stronę, moi drodzy. Więc jeszcze myślę, że jeszcze jeden quest Łowcy Nagród możemy wykonać. Nawet myślę, że przejdę tam po ciemku, albo nie. Zaczekam te 6 godzin. Przyjdziemy niczym CBA rankiem. Przyjdziemy niczym Centralne Biuro Antykorupcyjne, niczym Ziobro. Ekipa od Ziobry idzie. Wczesnym rankiem zapukamy do gościa. Będziemy chcieli, by zniknął. I go znikniemy, i to na trwałe. Don't need this right now. Brawo, Kas, chyba zastrzeliłaś gula. Nie ma tak jak zastrzelić sobie gula o poranku. Nic tak nie poprawia humoru jak zastrzelenie gula o poranku. Okej, okay, posterunek na autostradzie Nevady. Ale oczywiście napis zaprasza do wejścia. Co tu jest? O. Dzień dobry. A, fakale, spoko. Dwójka fakali. Po co ja wziąłem klucz? Dobra, pistolet 10 mm nabój. Tak, pistolet 10 mm, ubranie najemnika jest bezwartościowe. Myślę, że możemy sobie tutaj wejść na spokojnie. Dzień dobry. O, ty masz widzę spawalniczkę 9 mm. Jeden strzał. Jeden trup, jak to się mówi. One shot, one kill. O, z pluby i kulki. Przyda się. Czy to mi daje stałe boosty do statystyk, czy to... daje czasowe busy do statystyk. Daje stałe busy do statystyk. Broń palna zwiększa się o 4. Zastrzelcie go. Dziękuję. Aha, czyli jest za tymi drzwiami, zdaje się. Who the fuck are you? Jest nagroda za twoją głowę, zamierzam ją odebrać. Collecting your ass. Nobody fucks with the jackals. No cóż, masz mnie przed sobą, masz moją kochaną Kas za plecami, więc...
Frajer. O, pełny pancerz metalowy miałeś. A wiem, że sobie nawet go wezmę. Miałeś też topór strażacki, również dość wartościowy. Antyrad. Dwa razy hydra. Otwórzmy sobie drzwi do celi, zbadajmy tego poszukiwacza. Miałeś, widzę, dwie karty. Miałeś Radix, miałeś strzelbę nosową, która jest bezwartościowa. Miałeś nieco naboi, miałeś troszkę kapski. Ogólnie opłacało mi się ciebie obronić. I nie był trudny w sumie ten koleś. Zwłaszcza moja ekipa raz ze mną poradziła sobie z nim w Trivia. Collecting another one of my bounties, eh? You're taking a bite out of my income, kid. I want my ends, right now, or it's your ass. Fork it over, right now. 1000 caps. Jebaj, pierdol się. O, tutaj mamy retorykę z procentowymi szansami. I don't buy. Nie udał mi się pierwszy raz test retoryki w tej grze. A wiem, że ja mam broń energetyczną i wiem, że jestem bardzo niebezpiecznym kolesiem z bronią energetyczną. Bardzo niebezpiecznym. Porachunkowy równewacz! Nazwa tej broni jest zajebista. Ale nie spodziewałem się, że inni łowcy nagród będą o mnie zazdrośni. I nóż bojowy warty 500. Kto jeszcze do mnie strzela? Ktoś mnie... Jakiś kajdaniarz? Serio? Opłacało mi się w sumie ulepszyć ten pancerz, bo to już się zaczęło robić nieco trudniejsze. Porachunko wyrównywać! Dwayne Coyote. 100 dolarów RNK, 2 dynamity, pistolecik, naboje, kapsle. Okej, możemy się do niego wrócić na mapie świata i w tej okazji się zapytamy kolesia, co to za zabójca, co to za ten, konkurent na mnie dybał. Ale ja mam swoją ekipę morderczą, mój karabin plazmowy, moja kochana Cass, mój kochany Iggy. Ekipa największych morderców na pustkowiach. Więc sorry koleś, ale my jesteśmy lepsi po prostu. Dobra, wchodzimy i zgarniamy nagrodę. Trzeba przy okazji przeładujmy, zrepetujmy sobie broń. Na wszelki wypadek, gdyby nie był zadowolony, że ustrzeliłem jednego z łowców nagród. Is Cullen dead? Yep. Outstanding job. Come back when you're ready for more work. I przed zakończeniem odcinka weźmy sobie jeszcze następne zlecenie. I've got another bounty if you're ready to work. Jestem zawsze gotów. Good. This next bounty has a fine payoff. The target is Tony Idaho, a young man who's shaken up the drug trade in the Mojave. He's been able to put more dope on the market at cheaper rates than all his competitors, including the cons, who are not too pleased. You're getting quite a reputation,
The client asked for you by name. They want Tony to bite the dust. Immediately. Good luck. O, zdobywamy uznanie. Gdzie jest ten, w ogóle ten koleś? Możemy się z Hypatii na południe trepnąć. Dobra, więc trepniemy się do Hypatii, z Hypatii trepniemy się na południe. No to będę musiał kiedyś wrócić do questu tego z Hypatią, ale to jak sobie rozwinę medycynę na stówę, jak będę miał na stówę rozwiniętą te... A nie, już mam otwieranie zamków na stówę rozwinięte, ale do Hypatii wrócimy... O, znowu te wielkie gekody. Dzień dobry. 200 expa, serio, za 3 gekody na krzyż. Ubite. Dobrze, dobrze. Zwłaszcza, że teraz wygląda mniej więcej tak. Wygląda bardzo ładnie, pani Kas. Dobra. I ten koleś powinien być mniej więcej tutaj. Gdzieś tutaj. Powinniśmy, myślę, że go szybko załatwić. Zgarnąć nagrody i się wrócić. O, już niedaleko. Dobra. Rozwalamy go, zgarniamy nagrody, zbieramy sprzęt i wracamy. O, złociste gekody tym razem. Też chyba za 50 expa 1. O, tutaj jest ta nora narkotykowa tego kolesia, więc wbijamy się ci na chatę, koleś. What in the name of fuck are you doing here? Jego pomagierów też chyba zabijemy. Jak na czysto, to na czysto. I appreciate your honesty, but you made a fatal mistake coming down here. Okej, strzelba myśliwska. Pancerz bojowy, będzie do naprawy mojego. Wygląd. Naprawimy sobie nas. Dzięki temu i będziemy mieli pełny pancerz bojowy. Weźmy sobie naboje do gałga. Weźmy sobie to. I idziemy na dół, skopać mu tyłek. A, czyżby to była większa lokacja, nastawiona na kupę. To, tu już jesteś? O, dzień dobry. A, tu już był pan Tony Idaho. Zatem jakby to mógł delikatnie ująć, jesteś już out of business, panie. Dziękujemy za zakup. Mój mały przyjaciel, kolejna broń. Należąca do tego kolesia. No nieźle, czyli kolejną taką szczególną broń znajdujemy. To my będziemy mieli masę hajsu za te questy, skoro tam jest w zasadzie gdzie unikalna broń za każdego z tych. Zestaw naprawy broni weźmy sobie. A, widzę, że wy już tutaj rozwiązaliście sprawę. Gruczoł jadowy Cazadora. Uj, gruczoł jadowy Skorpiona. Slave, czyli niewolnik. A, czyli gra to uznaje jako kradzież, jeżeli bym sobie tutaj cokolwiek powyczył. Dobra, wygląda na to, że załatwiliśmy to na czysto. Dobra, zabieramy się stąd w takim razie.
Koleś handlował narkotykami, miałem na niego zlecenie, więc to się będę przejmował. Jakimiś jego pomagierami, czy będą żyć, czy nie będą żyć. Moment, tylko czy ja wziąłem palec od tego kolesia? O, weźmy sobie palec. I wróćmy do naszego zleceniodawcy. Co wy chcecie mordować? Wygracie te melodyjki. Dobra, przenieśmy się do Drive in California Sunset. I oddajmy nasz quest. Ale fajnie, to fajnie nie jest, że te zlecenia są urozmaicone, w okazji notatki, bo mamy nieco notatek. To jest notatka od Republiki, ja i tak nie będę walczył na Republikę, więc sobie to przewinę, ale nie będę czytał. Mam nadzieję, że to czytacie, bo opis jest wstrząsający. Spoko, czyli możemy, myślę, że na spokojnie iść i zdać zlecenie. Is Tony dead? Yep. Outstanding work. Take a break, kid. You've earned it. Dobra, myślę, że możemy wziąć sobie kolejne zlecenie, żeby bossów było. Got another bounty lined up if you're ready. Yep, co masz? All right. Your target is Tommy, a hot-headed wise guy associated with the Omertas. Tommy was always quick to throw down, but the other night he got worked up after some guy cracked a joke about his shoes. Can you imagine? Anyway, Tommy whipped out his pistol and capped this fella right there outside the casino. As it turns out, this guy was sort of connected, so to speak. In short, Tommy fucked up, and now he's got to pay. My contact says that Tommy is probably hiding out at the old Tumbleweed Ranch. They say he's jumpy as shit and prone to shoot anything that comes through that door, so be careful. Good luck, kid. Spoko, na razie nie będziemy tego wykonywać.
bo kończy mi się lekko czas odcinka, ale zobaczmy, gdzie to jest na mapie świata. Cholera daleko. Praktycznie na granicy mapy. Mówię, na razie tego nie będziemy wykonywać, wykonamy to sobie potem. Dobra, mam pełny pancerz, mam okulary lekko rozwalone, ale trudno. Na razie, jeszcze pod koniec tego odcinka, wiecie, co ja bym zrobił sobie? Ja bym sobie skoczył do zbrojmistrzów i posprzedawał im fanty, bo mamy troszkę fantów. Welcome, sir or madam. Pokaż, co mam na sprzedaż. Dynamity na pewno, granaty odłamkowe na pewno. Mój mały przyjaciel. To pistoleciki, noże bojowe, pistolet maszynowy. Topory skrawacki to na pewno i teraz to. Czy ten zestaw broni sprzedać? Tak, bo nie specjalizuję się na razie w broniach bojowych, więc myślę, że mogę na spokojnie sprzedać, będę miał teraz dużo kapsli. I myślę, że tutaj w tym momencie zrobimy sobie dużego save'a i zakończymy ten odcinek. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.